na przykład browar po 300, zawsze płacimy po 650, a tu za 300. Kluski dziwne są, są jeszcze dziwniejsze kluski. Super mega dziwne kluski z takimi wielkimi krewetkami. Wielkości małego psa. Jadłeś takie krewetki kiedyś? Nie, bo ja nie będę eksperymentował. Są numerki, wybiera się numerek jedzenia czy browarku i tam się kupuje w maszynie. To jest chyba zupa, wiesz? To jak się, to jest zupa. Chciałeś jeszcze? Browar. A, bo to trzeba tak, dobra. Okej, teraz tak, browar, dobra. A piwo? Kurwa, przecież to jest niewygodne. A biru? Który to jest? Biru, to, tak? Biru? Ha? Tu. Aaa, da się wybrać u góry ile razy. No, to dobre jest. I ty też chciałeś? A ty wziąłeś jaki, który numer wziąłeś? Ty też chciałeś? No coś chciałem do jedzenia. No to jest sobie wyjrzyj tam. Za 1000. O, już są. A Sashi bardzo dobre, mi smakuje. Okiem znaliśmy maszynę. Maszyna nam wydrukowała takie bileciki, ale wszystko się za szybko działo. Ja będę jeszcze domawiał na pewno browar, to zrobię to tak na spokojnie. Potem się te bileciki daje tam do ziomala, co tam na kuchni pracuje. No i on tam nam przygotowuje te różne rzeczy, cośmy sobie zamówili. I tu jest akurat na przykład tanio, nie? Bo żeśmy za dwa browary i na żarcie zapłacili 1800. A zazwyczaj poniżej 4 to żeśmy nie wychodzili ten. Nie udawało nam się, zawsze było 4, 4,5. 6 tysięcy, nie? No. Także jest tutaj tanio. Także można sobie wybrać opcję, jak kto lubi. Czy mogę prosić łyżkę? Twoją zabieram, jedz pajeczkami. Nie no kurnie, ale nie rób sobie żartu. Takie mamy różne fajne rzeczy. No i się okazało, że jest curry, którego nie lubię. A przełom ma zupę. Zawsze jakiś sobie wylosujesz zestaw taki wypasiony, ja dostaję jakąś miseczkę. Co tu w środku siedzi? Mięso. No, z zupą, powiem ci, wypas po sam pas. Żeby domówić, musicie zrobić wypad z baru. Przynajmniej jak nie umiecie czytać w japońskich literkach. Luknąć sobie na 54 biru. Załadować hajt najpierw. Wiemy, że dwie chcemy. I 54. Proszę bardzo. Reszta i bilecik. Są takie mega wielkie krewety i różne jakieś inne ciekawe rzeczy, które natychmiast będziemy próbować. Zaobserwowałem, że tutaj kufelki, z tego, że piwo jest zimne, to są z lodówki, bo tutaj jest są ten, trochę lodu się pozbierało. Także jest fajnie schłodzone, fajnie podane i bardzo zacnie smakuje. Fajne jest to, że zawsze wodę macie za darmo. Macie szklaneczki, macie automat do zimnej wody. I zawsze jak się wchodzi gdzieś do knajpy, to też ci od razu wodę dają albo herbatę tam się zlada, prawda? I to też jest zupełnie nieczerdżowane. Patrz, no kurde, same z telefonami i z żarcie, no po prostu to jest niebywałe. Jest Daily Yamazaki, czyli sklep taki ze wszystkim, spożywczak, gdzie się te sushi kupuje i tak dalej. O, McDonald's jest, gdzieś tutaj wepchnięty. Ale tak to są komóreczki i żarcie różnego rodzaju. No to bardzo mi się to podoba. Czarne są te skrzynki, gdzie można sobie za kilka drobniaków zostawić swoją walizę. A tu idziemy na drugą stronę. Myśmy tam byli, panie. Tam nie. A. Po tamtej stronie nie. Byliśmy tam, w tamtą stronę. Tak, ale przychodziliśmy tymi, pamiętasz, tymi, a może nie, nie wiem. Na 100%. To nie jest ten tam wietnamski, co byliśmy, ten district, ten co wtedy? Ten koreański, nie, on jest gdzie indziej, zupełnie to on jest daleko stąd. No, ja nie wiem. No mówię ci. On był tam, żeśmy z tamtej strony, pamiętasz, że tam jeszcze obok tego cmentarza żeśmy szli, także było daleko. No dobra.
A już tu aparatów chodzi różnego rodzaju, naprawdę niebywałe. Ale trzeba przyznać, że komunikację taką tu w mieście, nie wiem jak na zewnątrz, ale pewnie tak samo, to jest po prostu genialnie rozwiązana. Metro, wszystko funkcjonuje znakomicie. O, gościu ma taką migającą pałkę, nie jest zła. Po prostu wchodzi się do metra i nie wiem, chyba maksymalnie się półtorej minuty czeka na taki pociąg. Także pomimo tego, że tu 40 milionów ludzi mieszka, to da się to wszystko okiełznać. Są jeszcze autobusy, ale tego żeśmy jeszcze nie próbowali. Nie, no tak wiesz, możemy się tutaj pobujać, kurnia. Louis Vuitton, wiesz co? Ja bez Louisa Vuitton to się z domu nie ruszam, także. Widzę taki neon, firma Star. Kiedyś produkowała drukarki, które były bardzo popularne, ale pojawiły się u nas inne, Epsony, HP-ki i ten Star zniknął. To bardzo stara firma. Tutaj cały czas istnieje, coś tu musi produkować. Trzeba przyznać, że przy poniedziałku to już się zrobiło trochę tłoczno. Ludzie biegają, spieszą się. Już nie jest tak jak w weekend. Weekend to, tak jak wyczytałem i nie wiem czy to polega na prawdzie, ale podobno zwykli Japończycy w weekend śpią. Bo tacy są styrani po całym tygodniu, że nie mogą robić nic innego, tylko muszą się przespać. Wtedy jest czas na spanie. Armiturki są, ale nie wiem czy mój rozmiar będzie akurat, ale mogę trochę poprzymierzać. I się przejdzie na drugą stronę? Nie, przejdzie się, bo tam jest pociąg. No to musimy przejść jakoś dalej chyba. To pociągniemy, wiesz, bokiem. Inaczej nie jest, tak? A już będzie jakaś mała. Mała dróżka. Ale stoją goście ze szrotem różnym, nie? Bo tutaj koszulki się kupuje z jakimiś... Patrz. No dobra, możemy zaryzykować. Co to było? A, na pewno ma, złotówek ma całą masę. O, ale taką, Przemo. Widzę cię w takiej katanie, wracasz do biura. Po powrocie, człowieku. Styl i fason. Jest browar. Za 500. Kurwa, byliśmy tu. Gdzie żeśmy tu byli? Przemu, byliśmy zupełnie w innej stronie. Patrz, pamiętasz to? Co? Kościółek po lewej. A przecież za chwilę są takie kościółki po lewej. Tego konkretnie pamiętam. Nie, no człowieku. Nagraj to ci udowodnię. Dobra, nagram to. Że tu robimy fotki. Nie, nie byliśmy tu w ogóle, bo przecież na mapie patrzeć jesteśmy, człowieku. Flaszka? No nie, no mówię ci, że na 100% nie. No, ale flaszkę? Mówię ci, że tu byliśmy. No te delfiny, no ja. No co ty opowiadasz, no? Kurde. Nie byliśmy tu. Człowieku, byliśmy tu. Duże telewizory. Z paniami. O kurnia, jakie goście stoją. Widziałeś takie cuda? Ten cię chyba poznał. No tak, ale trochę jest bardziej szemranie niż zwykle. O, tu się wszystko świeci, elegancja Francja.